Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał i zapraszam was na kolejną sesję z Zagrajmy w Ape Escape 1. Witam was ogolony mordziaty. Widzicie, ogolony mordziaty tutaj. Gładziutka gęba. Słuchajcie, dzisiaj plan jest następujący. Dzisiaj po prostu robimy jak najwięcej. Tyle ile zdołamy, tyle zrobimy. Po prostu bym w następnej sesji był coraz bliżej Spectera. Ale zanim rozpoczniemy sobie kolejne poziomy, coś wam muszę pokazać. To jest niby pierdoła. Ale to jest ważna pierdoła. Spójrzcie teraz na to. Udało mi się odblokować kartę pamięci. Zrobiłem sobie miejsce na karcie pamięci w emulatorku EPSXE, wersja 1.9 i jak widzicie obecnie mamy 38% gry. Ładnie, co? 38% gry. Myślę, że ładnie stoimy procentowo, jeżeli chodzi o giereczkę. Tak więc możemy sobie stąd wyjść kwadratem albo trójkątem. I zanim rozpoczniemy nowe poziomy, to chcę zrobić jedną rzecz. Wrócimy sobie teraz tutaj i cofniemy się do pierwszej planszy, ponieważ chcę zobaczyć, czy obecne upgrade'y, które mamy, są w stanie nam pozwolić dostać się i porwać kolejne małpki. Tak więc wróćmy się do pierwszego tutaj poziomu. The Lost Land Fossil Field. Chciałbym zobaczyć, czy obecne upgrade'y pozwolą nam zdobyć tą jedną małpę. Jestem po prostu tego ciekaw. To już prezentację tego poziomu znamy. Myślę, że nie trzeba tutaj powtarzać tego. I zanim jednak złapiemy tę małpę, to jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Gdzie jest ten... Zapomniałem, jak się korzysta ze Skyflyera. A to się przecież gałką trzeba tutaj manewrować. I tak, do jednej małpy jesteśmy w stanie się dostać. Tylko że... Gdzie tu jest ten... Gdzie tu jest ta moneta z Spectera? Tu u góry jest, dobra. Mogłem się w sumie domyślić. I wiecie, jak mam możliwość zdobycia, to czemu by nie skorzystać? Więc taki malutki backtracking sobie tutaj zrobimy. W sumie to mogliśmy od razu zdobyć tę monetę. A ja, kurde, głupi, nawet nie zauważyłem, że ona tu jest u góry. No dobra, no to skoro to już mamy, no to teraz możemy dostać się do małpki. Raczej ona nam nic złego nie zrobi. Ona nigdzie raczej nie ucieknie. Spieprzaj ode mnie, ziomek. Proszę bardzo. Jestem zadowolony, jak widzicie. Gęba mi się cieszy teraz. Mordka mi się cieszy, że tak powiem. %, complete. Dokładnie tak. To był właśnie backtracking do pierwszego poziomu z gry. Będę mógł sobie oczywiście później zapisać, ale na razie zrobię sobie F1. I jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi, zanim zaczniemy sobie Future Land, bodajże tak się ten świat nazywał. Tak, tutaj mamy już 100% complete, teraz będziemy mogli zrobić Time Attack, ale Time Attacku nie będę wam pokazywał, dlatego że po prostu nie chcę tego robić. Ok? Mówmy się, że nie chcę tego robić, ponieważ dla mnie najważniejsze jest złapanie wszystkich małpek. Zobaczmy, czy ten poziom jeszcze jesteśmy w stanie zrobić na 100%. Dwie małpy mamy tutaj do złapania. To był ten poziom, ten deszczowy. I ciekawi mnie tylko jeszcze jedna rzecz. Tylko tak z czystej ciekawości chcę to zobaczyć. Jeżeli się nie uda, no to oczywiście już walić to i dzisiaj postaramy się do Jake'a dojść. Tam się dostać do góry chciałbym. Albo jeszcze inaczej. Ty, przecież mamy jeszcze ten gadżet. Gdyby tak tę małpę stamtąd zrzucić. Albo jeszcze inaczej, przecież mamy tutaj te palmy. Z tych palm możemy się dostać. Proszę bardzo, no kurde. Co mnie bijesz, ty? No, masz za swoje, kurde. Śmieciu mały. Dobra, teraz zobaczmy na radarze, gdzie może być potencjalna małpa. Gdzie ona jest? W tamtą stronę, tak? Okej, no to już tam lecimy. A co? Tam jest ta małpa. Tam jest ten małpiszon jeden. Zasrany. Szybkie czyszczenie, moi drodzy. Drugi poziom zrobiony na 100%. Chciałem po prostu coś sprawdzić. Udało się, dzięki czemu te poziomy możemy już sobie odhaczyć, jeżeli chodzi o potencjalny backtracking do tych poziomów. Byłem po prostu ciekawy. Z czystej ciekawości chciałem zobaczyć. Drugi poziom mamy jak najbardziej zaliczony na 100%, więc teraz oczywiście F1. Zapisujemy sobie i już na razie kończymy czyszczenie. Chciałem tylko wam mniej więcej pokazać backtracking do tych poziomów, ponieważ... Jak widzicie, to są pierwsze dwa łatwe poziomy, więc łatwo można było tutaj te małpki złapać. A widzicie? Pilnuje się. Dobra, no to co? Save. Oczywiście, że tak. Chcę zobaczyć jeszcze przy okazji, ile procent gry będziemy mieli dzięki temu. Oczywiście, 40,5%. Widzicie? Patrzcie, ratowanie małpek. Łapanie małpek. Opłaca się. Za głośno coś byłem tutaj na mikrofoniku. Bardzo serdecznie przepraszam, musiałem aż w trakcie montażu sobie ściszyć swój mikrofon. Nie wiem dlaczego w ogóle był na maksa podgłośniony. Dobra, jesteśmy w Future Runie. I co? Czas na City Park. I've just finished evaluating the new gadget for the professor and we've sent it over to you. You'll find it in the training room. As the professor's already told you, if you don't complete the training, you can't advance to the next area. Good luck! Dostaliśmy nowy gadżet od profesora. Mimo że profesor jest teraz obecnie porwany, no to wiadomo o co chodzi. Jest to gadżet, który pozwoli nam kontrolować samochodzik, jak sami zresztą widzicie. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj. Dokładnie tak. Stój sobie teraz tutaj grzecznie. To jest naprawdę bardzo fajny gadżet. Powiem wam szczerze. Dokładnie tak, o to chodziło. No i dokładnie tak. Mamy teraz już opanowany nasz nowy gadżet, więc bardzo fajnie. Something has gone terribly wrong. The professor and Natalie are nowhere to be found. The laboratory has been ransacked and much of the equipment has been destroyed. The apes were here and I believe they've taken the professor and Natalie away with them. You're now being transported to Specter's base area. His exact location is unknown. All I can tell you at this time is that his base is an old factory building located in the middle of town somewhere. Specter's taken it over and is now using it to manufacture weapons. But first, before you head over to the base, find the energy storehouse. The energy storehouse is the heart of Specter's factory. By destroying this, he'll shut down all the power to his base. The energy storehouse is hidden somewhere within a nearby park. Please hurry! The professor and Natalie may be in great danger! One more thing. The base is a heavy and very powerful security system that will not be affected by the power shutdown, so be careful. No to jestem ciekaw, jak mi się uda teraz, kurde, z zerowym życiem złapać 8 małpek. No to jestem po prostu tego, kurde, bardzo ciekaw. Nie no, mi się wydaje, że uda się jakoś. Nie można się aż tak źle nastawiać. Kurczę, co tak ten cichutko? Właśnie, weźmy, ogarnijmy nasz nowy gadżet. RC Car. Ustawmy go sobie na ten, na kółeczko. Haha! Głupia małpa. Dawaj. Boże święty, jakie to było proste, nie? Bez kitu. Gdyby każdą małpę tak można było złapać, no to kurde, to te poziomy byłyby zbyt łatwe. Nie ukrywajmy tego. A ty co mnie atakujesz, ty? Agresorze jeden. Ha! Wolne żarty. Jeszcze 6 małpek mamy do złapania. Jeszcze raz w ogóle chcę was przeprosić za tą jakość audio na początku. Musiałem troszeczkę nieco swoje mikro ściszyć, dlatego mogliście myśleć przez chwilę, że przesterzyłem, ponieważ faktycznie miałem na fulla podgłośnione mikro w Audacity, czego nigdy w zwyczaju nie mam, ponieważ ja zawsze staram się mieć mikrofon na 80%. Takie coś mi się ostatni raz w Docs Live zdarzyło, tak więc... Tylko że tutaj się w porę spostrzegłem, więc te pierwsze 8 minut będzie wyglądać jak będzie wyglądać, aczkolwiek w montażu uda mi się troszeczkę ściszyć mikrofon tak, żebyście nie widzieli żadnej różnicy w tym. O, to jeszcze jedna małpa. Dawaj, małpiszonie, gdzie ty jesteś? Małpiszonie! Gdzie jesteś? W sumie tutaj radar by się przydał, więc dlatego sobie ogarnimy. Gdzie jest? Tam stoi, kurde, frajer. Oto, kurde, robomanki jest. Robotyczna małpa. Ten Specter to jest jednak dobry. Zamiast, kurde, mieć zwykłe małpy, to ten już sobie jakieś robomałpy ogarnia. Pff. Tandeta. Tandeciarz jeden. Jakby nie mógł normalnej. Bez kitu. A to zrobimy prosty trik. Oj kurde, nie tego się spodziewałem. Gdzie ta małpa? Dobrze. Kurczę, myślałem, że tamtą małpę uda mi się zrzucić. A to jednak nie tak. To jednak nie tak. Kurcze pieczone, kurczaki. Nie to chciałem, nie to chciałem i nie to też dostałem. Dobra, pal gumę, Jake. No to cóż, myślę, że się widzimy w takim razie w poziomie. Nic tu po mnie. Przynajmniej będziemy mieli znowu 4 życie, więc tyle dobrze. No i witam ponownie serdecznie, bardzo i gorąco. Z tej strony oczywiście Pomidorek i teraz szukamy dalej małpek. Dobra, nie wymuszaj tego śmiechu. Ale no, lubię się śmiać, no. Co ja poradzę? Tak jakbyście, kurde, nie wiem, bronili komuś tam, żeby się, nie wiem, nie śmiał, bo coś tam. A ja się lubię śmiać. Śmiech to zdrowie, poza tym. Dobra. Kurczę, dostałbym się tam do góry, ale widzę, że spływ niestety nie pozwala. Czyli sobie nie dostanę się do góry. Czyli wygląda na to, że muszę robić poziom legit. W sensie nie to, żebym wtedy poziomu legit nie robił, bo bym oczywiście tylko wykorzystał nieuwagę twórców. Że twórcy po prostu czegoś tutaj nie ogarnęli. Ale dobra, tutaj mamy błędną lokację. Tutaj mamy praktycznie las, który w zasadzie który sprawi, że zabłądzimy. Więc pójdźmy do tej platformy, która nam się odblokowała, ponieważ tam mamy jakieś przejście w dół. O kurde, jaki szajbus. Oj, kurczaki pieczone. Co to za szajbus tutaj jest? To nie szajbus, tylko małp. Znaczy, nie małpa, tylko szajbus. O to chodziło. No może nie do końca o to, ale... Chodź tu, małpo. Zasrana. Fajna muzyka swoją drogą się włączyła tutaj. Bo tam towarzyszyła nam praktycznie cisza w tamtej części poziomu. Dobra, połowę małpek mamy zebranych. Okej. Jest, jest, jest. O kurczę, udało się. Teraz musimy sobie odwrócić sterowanie, bo kurde, musiałem sobie na chwilę odwrócić. Dobra, wszystko działa, tak jak powinno. Okej, teraz trzeba będzie zrobić tutaj myk, żeby samochodzik tutaj pojechał. Tylko właśnie znowu tutaj będzie musiał pojechać i w ten przycisk jakoś. Dobrze, moi drodzy. Zmieniłem sobie teraz pada, ponieważ Shogun Tracer w tym wypadku tutaj odmawia posłuszeństwa, nie wiedzieć czemu. I teraz przede wszystkim trzeba zobaczyć teraz na jedną rzecz, że samochodzik nie odmawia mi posłuszeństwa, bo jak grałem Shogunem tutaj, to on bardzo mi lubił odmawiać posłuszeństwa. Co za tym idzie, no sami widzieliście, co się stało. Dobra. Dokładnie, o to chodziło. Dziękuję. O, i przy okazji teraz trochę gładziej się tą gałką analogową steruje. Chociaż tutaj trochę skopałem sterowanie sobie na lewym analogu. Okej, udało mi się złapać małpę, ale znowu ze złymi kontrolkami, tak więc poczekajcie sekundkę. Ta, teraz się obraz pojawił. Przez chwilę w ogóle mieliście ten czarny ekran, tak więc... No, teraz się już obraz pojawił i mam nadzieję, że wszystko będzie działało cacy. Powiem wam szczerze, dzisiaj mam jakiegoś naprawdę pecha. Nie dość, że miałem problemy z Super Mario 64, to jeszcze ta gra mi, kurde, dzisiaj... No po prostu uprzykrzyła życie. Nie będę tego ukrywał. Kurde. Dobra, zakładam okulary i jedziemy dalej. Przynajmniej do tej 20:30. Dobra. Teraz już olewamy sobie tamtą małpę. Tamtego małpiszona. Chociaż w sumie z chęcią bym tam spadł na dół. Chociaż nie, czekajcie, przecież możemy tutaj sobie wpłynąć. No więc właśnie, więc o co chodzi? Dokładnie tak. Więc teraz będziemy musieli wskoczyć do tej rury. Dokładnie tak. I co, będziemy teraz szukali tych małpek pozostałych. Skyflyer by się tutaj idealnie przydał. Dokładnie tak. Dobra, mamy tutaj małpiszona. Tylko pytanie, jak do tego małpiszona się teraz dostać? To jest doskonałe pytanie. Nawet nie wiem, czy ja w ogóle dobrze kombinuję. Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek mówię, mogę się równie dobrze mylić. O, udało nam się wlecieć, fajnie. Przy okazji monetę Spectera zbierzemy. Dobra, jak sprawa wygląda? Teraz podążajmy tutaj, ponieważ tutaj te wszystkie beczki są, co nie? O, tam jest małpiszon. Tam się do małpiszona dostaniemy. Dokładnie. Tylko weź wskocz na beczkę. No kurde. O Jezus Maria, no. Kurde, a tamta małpa była tak blisko. Byśmy mieli ją z głowy. Fuck. Najgorzej. Nie, ja się nie chcę poddawać aż tak. Choćbym miał się... Nie, to już nie ma szans nawet. Kurde. Myślałem, że tam dolecę. Chyba, że... Właśnie, chyba, że ta platforma nas tutaj zabierze. O kurde. Chyba jest jeszcze nadzieja. Chyba jest jeszcze nadzieja, moi kochani. Do tamtej małpy to ja nawet nie mam podjazdu, ale... Do tej kurde, co teraz będę chciał się dostać, to kurde no. Toż głupio byłoby się nie dostać. Bo ona jest tak blisko, zacznijmy od tego. Zobaczcie kurde, gdzie ona jest. No właśnie, kurde. Ona teraz spieprzyła oczywiście. Bo jak żeby inaczej. Ale zaraz my ją dorwiemy. Dzisiaj niestety może mi się nie udać zrobić tego, co chciałem, bo chciałem kurde do Jake'a się dostać, a już jest późna pora, a jutro na 7 do roboty mam, więc... Chyba, że ewentualnie jutro bym dokończył tę sesję. Tak też jest wyjście. Nie będę tego... Małpiszonie, słyszycie. To jest też oczywiście wyjście. Teraz tylko dostań się tam do... Kurde, do góry! Spike, co ty wyrabiasz? Tam jest u góry ten frajer. Zasrany. Banan... Nawet dwóch ich jest! Yes! Oj, jeden z trudniejszych poziomów. Ale to w głównej mierze dlatego, że musiałem w większości z panem walczyć. Z tym Shogunem Tracerem. Musiałem z nim po prostu walczyć. No i gdyby była tutaj Natalie, to by oczywiście powiedziała "You did great". Ale jako, że Natalie z profesorem zostali porwani poprzednim razem, no to ich nie ma. I będziemy musieli ich uratować. You did great. Dobra, zobaczmy ile będziemy mieli procent. Save. Oczywiście, że tak. Będę musiał jeszcze potem odinstalowywać aplikacje, które sobie zainstalowałem, ponieważ chciałem już innego pada tutaj ogarniać. Bo już myślałem, że mój Shogunik niestety nie da radę, a się okazuje, że daje radę, więc bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Dobra, następny poziom, co to będzie? Specter's Factory. Czyli fabryka Spectera. 7 małp do złapania z 10. No, czyli nie będziemy mieli jakichś długich tych backtrackingów.